Dziś porozmawiamy o wykresach przyspieszenia od czasu i spośród wykresów obrazujących ruch w kinematyce jest to chyba najmniej intuicyjny i najtrudniejszy do zrozumienia typ wykresu. Po pierwsze dlatego, że samo przyspieszenie ze swoimi takimi dziwnymi jednostkami, metrami na sekundę kwadrat, jest mniej intuicyjne na pewno niż położenie i prędkość. Położenie jest oczywiste, prędkość też jakoś życia codziennego mamy intuicję, co to jest. No a przyspieszenie niekoniecznie, dlatego Ci przypomnę, że przyspieszenie mówi nam o tym, o ile w danym odcinku czasu, oznaczmy go przez delta t, nam przyrasta prędkość. Tak, czyli jeśli chcemy wiedzieć, o ile wzrosła prędkość w odcinku czasu od chwili 1 do chwili 2, to w przypadku, gdy przyspieszenie na tym odcinku czasu od tej chwili do tej jest stałe, równe a, to wtedy wiemy, że ta prędkość wzrosła o właśnie to przyspieszenie pomnożone razy ta różnica czasu, czyli razy różnica między chwilą końcową i chwilą początkową. To tak tytułem przypomnienia. Tak, i tutaj co jest ważne, to to, że to przyspieszenie jest stałe między tymi dwoma chwilami, w tym odcinku czasu. Co się z nim działo wcześniej albo później, to akurat nie jest ważne, ale ważne jest, że w tym okresie było stałe. Tak, to tak dla przypomnienia. I tutaj jeden taki wykres przyspieszenia od czasu narysowałam, taki przykładowy. I zastanówmy się teraz, co możemy z niego odczytać. Powiedzmy, że obrazuje on przyspieszenie naszego psa, któremu rzucamy piłkę, który goni za piłką czy za patykiem, któremu rzucamy. I przez pierwsze 4 sekundy przyspieszenie naszego psa jest takie, równe stale 4 metry na sekundę kwadrat. Następnie liniowo spada, tutaj po 2 sekundach spada do zera, a następnie jest, dalej jest ujemne i to przy czym coraz mniejsze i tak liniowo się zmienia. I co możemy na podstawie tego wykresu powiedzieć? No po pierwsze, żeby cokolwiek powiedzieć, to po pierwsze, tak jak tutaj widzimy, wartość przyspieszenia pozwala nam obliczać jedynie zmiany prędkości, dlatego żeby cokolwiek z tego wykresu odczytać, musimy znać prędkość w jakiejś chwili, na przykład chwili 0 albo jakiejś dowolnej innej, ale w jakiejś chwili prędkość musi być znana, żeby móc policzyć dzięki temu wykresowi prędkości we wszystkich innych chwilach tutaj objętych tym wykresem od 0 do 9. Tak, no powiedzmy, że prędkość naszego psa w chwili 0 sekund to były 2 metry na sekundę. To jest nasza dana, to wiemy. Zapytajmy, jaka prędkość była po 4 sekundach. Tak, no to jest w jednym wymiarze, więc dodatni znak tej prędkości mówi nam od razu o kierunku. Kierunek dodatni. Możemy tutaj zaznaczyć, że jest to wektor prędkości w takim w jednym wymiarze. I teraz, tak jak już mówiłam, pytamy o prędkość chwili równej 4 sekundom. Ile to będzie? No więc tak, na przestrzeni tych 4 sekund nasze przyspieszenie jest stałe. Cały czas jest równe 4 metry na sekundę kwadrat, tak? Czyli co wiemy? Jeśli startujemy tutaj z prędkością równą 2 metrom na sekundę, to korzystając z tego wzoru, który tutaj mieliśmy, wiemy, że zmiana prędkości od chwili 0 do chwili równej 4 sekundom, czyli innymi słowy prędkość na końcu tego odcinka minus prędkość na początku tego odcinka, jest dana przez przyspieszenie na tym odcinku, czyli w tym wypadku 4 metry na sekundę kwadrat razy czas, który upłynął, czyli 4 sekundy minus 0 sekund. No minus 0 sekund to nie gra roli, prawda? To jest po prostu tyle. A więc zmiana prędkości na tym odcinku to jest 16 metrów na sekundę. Nasza różnica wynosi tyle, a wobec tego prędkość po 4 sekundach to jest 16 metrów na sekundę plus prędkość chwili 0, czyli 16 plus 2 metry na sekundę, czyli 18 metrów na sekundę. Piesek zwiększył swoją prędkość o 16 metrów na sekundę. Jeśli startował z 2 metrów na sekundę, to na końcu po 4 sekundach biegł z prędkością 18 metrów na sekundę, szybko. Ale to był łatwy przypadek, kiedy przyspieszenie było stałe. A co kiedy przyspieszenie nie jest stałe? Otóż zauważ następującą rzecz. Tutaj mnożyliśmy, mówiliśmy, że zmiana prędkości to jest przyspieszenie razy odcinek czasu, który upłynął, tak? Tak i tutaj na wykresie ten odcinek czasu mamy tu, a to przyspieszenie mamy tutaj. Wobec tego ten iloczyn można interpretować jako pole powierzchni o takiego prostokąta, zawartego tutaj po pierwsze pomiędzy osią czasu a wykresem oraz między takimi prostymi, które odpowiadają poszczególnym chwilom czasu. W chwili, w której prędkość jest znana i w chwili, w której prędkość chcemy policzyć. No dobrze, ale to akurat jest łatwe, bo tutaj przyspieszenie mamy stałe i
ten wzór na przyrost prędkości jest bardzo, bardzo prosty i to interpretować jako pole powierzchni prostokąta, to sobie możemy i to nie jest nic szczególnego. Natomiast co się dzieje, jeśli przyspieszenie nie jest stałe? Ale uwaga, uwaga, okazuje się, że również gdy przyspieszenie nie jest stałe, to również jest prawda, że zmiany prędkości jest równa polu powierzchni tutaj pod wykresem. No to nie jest oczywiste, zaraz spróbujemy się dokładniej przyjrzeć, dlaczego tak jest, żeby wyraźniej widzieć, to sobie powiększymy, spojrzymy z bliska, będzie łatwiej rysować. Tak, zobaczmy. No dlaczego? No powiedzmy, że taki trójkąt tutaj na tym wykresie przyspieszenia od czasu moglibyśmy sobie wyobrażać, że on składa się z takich, moglibyśmy go traktować w przybliżeniu jako taki złożony z takich prostokątów. Tak, czyli wyobrazić sobie, że mamy powiedzmy krótkie odcinki, na których poruszamy się ze stałym przyspieszeniem. W przypadku stałego przyspieszenia możemy łatwo policzyć zmianę prędkości. Tak i wyobrażamy sobie, że tutaj zamiast takiego liniowo zmieniającego się, czy w ogóle w jakikolwiek inny sposób krzywoliniowo zmieniającego się przyspieszenia, mamy krótkie odcinki czasu, na których to przyspieszenie jest stałe. No tutaj oczywiście widzimy, że jest duża różnica. Tutaj mamy te fragmenty, które nam wystają ponad ten wykres. Im chudsze weźmiemy prostokąty, tym dokładniejsze dostaniemy przybliżenie. I jeśli, tak jak w przypadku liczenia prędkości jako pochodnej drogi od czasu, zjeżdżaliśmy z długością czasu aż do zera, podobnie robimy to tutaj, licząc zmianę prędkości przy danym jakimś zmiennym przyspieszeniu. I robimy to w ten sposób właśnie, że wyobrażamy sobie, że mamy właśnie takie w bardzo krótkich odcinkach czasu przyspieszenia mamy stałe. I takie maleńkie zmiany prędkości liczymy w ten sposób, jako pola takich chudziutkich prostokącików. O, na każdym takim prostokąciku zmiana prędkości to jest przyspieszenie razy czas, jaki upłynął. Czas jest krótki, w przybliżeniu przyspieszenie traktujemy jako stałe na takim odcinku i sumujemy po prostu pola takich prostokątów. O, i dlatego również, gdy mamy przyspieszenie zmienne, to zmiana prędkości od chwili T1 do chwili T2 to jest pole powierzchni pod takim wykresem. Narysujmy to sobie symbolicznie. Tutaj mamy chwilę T1, tutaj mamy chwilę T2, tutaj dowolny jakiś wykres przyspieszenia od czasu, to zmiana prędkości od tej chwili do tej jest dana dokładnie polem powierzchni tutaj pod tym wykresem. Dobrze, a wobec tego, jeśli to już wiemy, to ile będzie wynosiła powiedzmy prędkość chwili równej 6 sekundom? No tutaj, no z tego co sobie powiedzieliśmy, wiemy, że różnica zmiana prędkości od 4 sekundy do 6 jest równa polu powierzchni tego trójkąta, który mamy tutaj. Tak? Czyli inaczej możemy powiedzieć, że prędkość po 6 sekundach minus prędkość po 4 to jest wysokość trójkąta, czyli 4 metry na sekundę kwadrat razy jego podstawa, czyli 2 sekundy i razy 1/2, bo to jest wzór na pole trójkąta. Tak? Czyli ta zmiana to jest ta dwójka z dwójką się skraca, to są 4 metry na sekundę. A wobec tego, to sobie napiszmy już tutaj, prędkość po 6 sekundach to jest prędkość po 4 sekundach plus 4 metry na sekundę. Czyli tutaj mamy 18 plus 4, to są 22 metry na sekundę. Tak, i teraz co jeśli to przyspieszenie zmienia się dalej, tak jak mamy tutaj narysowane, dalej zmienia się tak, że są wartości ujemne. Dalej jest dokładnie tak samo. Również prędkość powiedzmy w chwili V, prędkość chwili równej 9 sekundom da się policzyć. No i co? I zmiana prędkości od 6 do 9 sekundy to będzie pole powierzchni zawarte tutaj. Przy czym pole powierzchni zawsze liczymy od osi czasu do wykresu. Wobec tego tutaj musimy to pole policzyć, pole wziąć ze znakiem minus. No ale zobaczmy, mamy tak, podstawę to są 3 sekundy, wysokość to będzie stąd dotąd, to jest, uwaga, minus 6 metrów na sekundę kwadrat, no i razy 1/2, bo liczymy pole trójkąta. Tak, czyli mamy tutaj minus przed wszystkim, 3 razy 6 to jest 18, przez 2 to jest 9, metry na sekundę kwadrat z sekundami, tutaj jedne sekundy się skrócą, mamy metry na sekundę. Tak, czyli zmiana prędkości od 6 do 9 sekundy, tutaj właśnie widzimy w tym miejscu przyspieszenie jest 0, tak, czyli tutaj prędkość, przyspieszenie jest dodatnie, czyli prędkość cały czas rośnie, rośnie coraz słabiej, bo tutaj przyspieszenie spada. W końcu dochodzi do takiego miejsca, gdzie piesek nasz przestaje przyspieszać i zaczyna zwalniać. Tak, czyli prędkość w chwili równej 9 to jest prędkość w chwili równej
6 sekund plus ten przyrost, który sobie policzyliśmy, czyli plus minus 9 metrów na sekundę, a więc ostatecznie 22 minus 9 to jest 13 metrów na sekundę. I tutaj policzyliśmy sobie te prędkości w takich konkretnych punktach charakterystycznych po 4 sekundach, po 6 i po 9, ale tak naprawdę możemy liczyć między dowolnymi chwilami czasu. Powiedzmy między chwilą o tą, a tą również zmiana prędkości będzie wyrażona przez pole powierzchni, tak jak sobie tutaj narysowaliśmy, że dowolna, jak aby to nie była zależność tego przyspieszenia od czasu, to zawsze właśnie zmiana prędkości między tymi dwoma chwilami będzie się wyrażała takim polem powierzchni pod wykresem.